Stulecie niepodległości. Autorami tej wystawy są Małgorzata i Zbigniew Majorkowie, a pomagali, dziergali te makatki wspólnie z nimi córka Kinga Polańska oraz wnuczki Karolina, Natalia i Kasia, ale na wystawie również prezentowane są makatki Elżbiety Jeżowskiej, kuzynki Małgorzaty. Więc taka bardzo rodzinna wystawa i bardzo rodzinna uroczystość dziś. Bardzo miło nam, że jest dziś z nami szczególny gość. Witamy serdecznie ekscelencję księdza biskupa Stanisława Salatyńskiego. Witamy bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Myszyny, pana Jerzego. Witamy panią Iwonę Warnę, która reprezentuje Urząd Miasta. Bardzo serdecznie witamy rodzinę, witamy przyjaciół, witamy znajomych i wszystkich państwa, którzy postanowiliście ten wieczór, to popołudnie dzisiejsze spędzić wspólnie z nami w Muszyńskim Muzeum. Autorzy wystawy, Małgorzata i Zbigniew, otrzymali certyfikat rekordu za pobicie rekordu Polski w największej ilości zebranych w jednej kolekcji makatek wyszywanych, haftowanych, drukowanych i tkanych w liczbie 1050 sztuk. Bo cały czas wyszywają, haftują, dziergają, zachęcają całą rodzinę. No i myślę, że tych makatek będzie coraz więcej. Ojczyzna moja to wioski i miasta wśród pól lechickich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja to praojców sława, Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski. To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Na życia los nas.
okazji jubileusza stulecia niepodległości moglibyśmy zrobić wystawę 100 makatek na stulecie. W telewizji, w internecie aż roiło się od coraz to nowych pomysłów, jak uczcić ten piękny jubileusz. Jeśli można, ciastkami, tortami, potrawami narodowymi i tym podobnymi rzeczami, to doszliśmy do wniosku, że można go uczcić również patriotyczną makatką. 11 listopada był już zajęty i całe szczęście, bo nie zdążylibyśmy tego wszystkiego uczyć. Koniec grudnia był idealny, bo uroczyste otwarcie wystawy jeszcze w roku jubileuszowym byłoby zakończeniem i podsumowaniem roku 2018, jakże bogatego w imprezy patriotyczne organizowane przez MGOK w Muszynie, pana Adama Mazura, śpiewy patriotyczne i wystawa Państwa Kruków. Z Warszawą wystawy nie mieliśmy ani jednej takiej makatki. W poniedziałek wykupiliśmy wszystkie kolorowanki, jakie były w Muszynie patriotyczne, a resztę zamówiliśmy na Allegro. I już zeskanowane, odbite na płótno, w niedzielę wieczór rozpoczęliśmy wyszywanie. Prezentowane na wystawie 152 makatki nie są idealne. W jednym miejscu naciągnęły się, w drugim ściągnęły, a jeszcze w innym zmarszczyły i zwichrowały. Mapa Polski trochę nam się spłaszczyła, ale poza tym prawie dobrze. Pragnę pamiętając, że makatki rządzą się swoimi prawami, przymknijcie Państwo oko na te niedociągnięcia, a drugim okiem popatrzcie łaskawie na nasze makatki, na całą wystawę. Pragnę podziękować wszystkim, którzy ze mną wyszywali te makatki, mężowi, córce, wnuczkom i mojej stryjecznej siostrze Elżbiecie, którzy wszyscy oni bez słowa sprzeciwu i bez większego narzekania każdą wolną chwilę spędzali przy wyszywaniu makatek. Dziękuję również mojej stryjecznej siostrze i synowi Tomaszowi za pomoc przy wystawie tu w muzeum i za przepyszne ciasto, które upiekł. Dziękuję pani dyrektor Izabeli Bajorek, mojej synowej i pracownikom MGOK-u, którzy pomogli nam przy plakatach, zaproszeniach, przygotowaniu wystawy dzisiejszej uroczystości. Pani Basi Ludzkiej, Ani Urbańskiej, Maciejowi Zwierzynie, mojemu synowi Jakubowi i panu Obidowskiemu, który właśnie robi film z tej imprezy. W imieniu swoim i swojej rodziny dziękuję za przybycie Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Sanaterskiemu, przewodniczącemu Rady panu Jerzemu Majce, pani Iwonie Bachna, wszystkim moim krewnym, sąsiadom i znajomym, naszym przyjaciołom z całej gminy, mojej siostrze z mężem i wszystkim, którzy Państwo przybyliście tutaj na nasze zaproszenie. Z okazji trwającego okresu Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego roku 2019 życzę Państwu, aby nigdy nie odstąpiła Was miłość, nadzieja i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych, że z każdej nawet najgorszej sytuacji życiowej można znaleźć dobre wyjście. Aby otaczali Was ludzie zawsze dobrzy i życzliwi, na których pomoc i wsparcie można liczyć. Aby szczęście i radość gościła zawsze w Waszych domach. Szczęśliwego Nowego Roku.